Czasu. Temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, to po co masz być kurczakiem, jeśli możesz być orłem? Myślę, że to jest troszkę takie wyzwanie też dla każdego z nas. Czy jesteśmy w naszym życiu bardziej jak kurczaki, czy bardziej jak orły? Będziemy chcieli troszkę mówić o pewnych cechach charakterystycznych tych zwierząt, które coś obrazują na temat naszego charakteru. Kiedyś była taka piosenka popularna wśród młodzieży, mnie się bardzo podobała i podoba do dzisiaj. Widziałam orła cień. Nie wiem, kto z was kojarzy. Bardzo ładna taka pieśń, ale jest tam takich kilka myśli, które mają taki duchowy aspekt. Ten orzeł właśnie, który jest bohaterem tej pieśni, do góry wzbił się niczym wiatr. Niebo to jego świat. Z obłokiem tańczył w świetle dnia. Jest coś pięknego w orłach. Tu jest właśnie taka myśl. Niebo to jego świat. Czy nasz świat to jest właśnie niebo, to jest Królestwo Boże, to są rzeczy właśnie duchowe. Jeżeli jesteśmy duchowymi orłami, to tak właśnie będzie i do tego będę chciał was dzisiaj zachęcić. Słyszał ludzki szept, krzyczał, że wolność domem jest, nie ma końca drogi tej i że nie wie, co to gniew. Jest coś ciekawego właśnie w orłach, że często symbolika orła jest przedstawiona w Słowie Bożym i symbolizuje właśnie te najlepsze cechy. Wolność domem jest. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy wolnymi ludźmi, wolnymi od grzechu, od potępienia. I myślę, że to jest też myśl, którą taką duchową możemy widzieć w tej pieśni. Jeżeli popatrzymy, co Słowo Boże mówi na temat orłów, w przypowieściach Salomona 30 rozdział czytamy taką ciekawą rzecz. Trzy rzeczy są niezrozumiałe dla mnie, owszem czterech, których nie pojmuję. Szlak orła na niebie, droga węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu i obcowanie mężczyzny z kobietą. Tutaj ciekawe, jako pierwsza rzecz, która wydaje się być niezrozumiała, jest szlak orła na niebie. Dlaczego szlak orła na niebie to jest coś niezrozumiałego? Bo orzeł jest wolny i on po prostu gdzie chce, to tam poleci, prawda? Rozkłada skrzydła i skręca tu, skręca tam. Nie da się przewidzieć i myślę, że ta sama myśl jest droga węża na skalę. On idzie i nie wiemy, którędy dokładnie pójdzie. Jego droga jest nieprzewidywalna. Droga okrętu na pełnym morzu też w pewnym sensie trudno powiedzieć w ogóle, jak się orientować na tym morzu. Jest to coś, co jest trochę nieprzewidywalne. Szlak orła na niebie. I właśnie będę chciał nawiązać teraz do tego tekstu, od którego zaczęliśmy. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Ludzie, którzy ufają Panu, są przyrównani właśnie do orłów, do tych właśnie majestatycznych ptaków. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Będę chciał mówić też o kilku takich cechach fizycznych orłów, ale również o ich takich cechach charakteru. Szlak orła na niebie to droga do doskonałości. Mówiliśmy troszeczkę na lekcji na temat uświęcenia, który jest pewnym etapem naszego duchowego wzrostu. Szlak orła na niebie to droga do doskonałości. Wzbijanie się w górę to wznoszenie się wyżej i wyżej. Tak latają orły. I jest taka piękna myśl mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki w książce Wychowanie. Wyższy niż najwznioślejsza ludzka myśl jest Boży ideał dla jego dzieci. Także Bóg pragnie, abyśmy byli ludźmi, którzy właśnie będą mierzyć wysoko. Jakkolwiek my byśmy nie chcieli zdefiniować, jaka jest wola Boża względem nas, to wola Boża, oczekiwania i pragnienia Boże są jeszcze wyższe niż nasza najwznioślejsza myśl. Teraz będzie taka część tych naszych rozważań, w której chciałbym, żebyście wzięli udział, taka bardziej aktywna. Będziemy mówić na temat ptaki, a ludzkie charaktery. I myślę, że nawet w potocznym języku przyjęło się to, że pewne określenia ludzi odnosimy do ptaków.
Człowiek, którego byście nazwali, że jest papuga. Jakie byście powiedzieli, że ma cechy? Papuga. On jest papuga. To ten człowiek to jest papuga. Dużo mówi, tak? Coś jeszcze? Powtarza, tak? Oczywiście, dużo mówi, nie ma własnego zdania, można by tak powiedzieć o kimś, powtarza to, co słyszy od innych. Jak określilibyście człowieka, którego by można nazwać, to jest sęp? Chytry, tak? Tak, no nie wiem, ja tutaj wypisałem kilka cech, oczywiście każdy z nas może jeszcze coś więcej, coś innego się dopatrzeć. Odrażający, to nie jest przyjemny ptak do oglądania, nie chce się postarać o coś sam, chce brać bez wysiłku ze swojej strony oraz żywi się na błędach i nieszczęściach innych. Tak moglibyśmy określić człowieka, którego byśmy powiedzieli, że jest sępem. Co byście powiedzieli o człowieku, którego byśmy nazwali, to jest paw? Dumny, tak. Wyniosły, tak. Dumny, lubi się chwalić. Działa na pokaz. Co byście powiedzieli o człowieku, którego byśmy nazwali, to jest gołąb? Dobry, tak. Łagodny, pokojowo nastawiony, uduchowiony też byśmy mogli powiedzieć. To jest gołąbek, prawda? Nie na darmo też gołąb jest symbolem pokoju. Oczywiście jest też symbolem Ducha Świętego. Co byście powiedzieli o człowieku, którego byśmy mogli nazwać, to jest struś? Strachliwy, tak? Szybki też. No, ja powiedziałbym tak, nie chcę stawić czoła rzeczywistości, prawda? Głowa w piasek i nie muszę stawiać czoła rzeczywistości. Unika problemów, stara się nie podejmować decyzji, prawda? Głowa w piasek i nic mnie nie interesuje. Co byście powiedzieli o człowieku, którego byśmy nazwali, że to jest indyk? Dużo mówi. Agresywny, tak, oczywiście. No, moglibyśmy powiedzieć impulsywny, gwałtowny, łatwo się denerwuje, prawda? A co byście powiedzieli o człowieku, którego byśmy nazwali kurczak? Nie chodzi mi o skojarzenia kulinarne. Zawsze się boi. Bojaźliwy, tak. I niezbyt rozgarnięty, tak byśmy, myślę, mogli określić. Dobrze, a teraz to najważniejsze pytanie. Jak byście określili człowieka, o którym byśmy powiedzieli, że jest orłem? Wybitny. Zawsze pierwszy, odważny, tak. Ma swoje drogi. Pięknie. Ja wypisałem tutaj silny, mądry, wytrwały, skupiony na celu, nieustraszony i majestatyczny. Jest coś takiego, że aż miło popatrzeć, jak on tak majestatycznie rozłożone skrzydła i lata w zasadzie bez wysiłku, nie musi machać skrzydłami. Troszkę na temat cech orła, tych fizycznych. Ma dalekosiężny wzrok, z około kilometra potrafi dostrzec mysz. Ma potężny dziób, taki dorosły, wyrośnięty orzeł, jest w stanie takim dziobem złamać ramię mężczyzny. Ma bardzo mocne szpony, potrafią ścisnąć siłą 300 kg. Jest niestrudzony, może lecieć bez przystanku i 1500 km. Także to są te fizyczne cechy orła. Kolejną cechą jest szybkość, może lecieć z prędkością nawet około 150 km na godzinę. Ma imponujące rozmiary, długość 80-90 cm, a rozpiętość skrzydeł nawet do 2,5 metra. I jest długowieczny, może żyć nawet około 50 lat. I teraz będę chciał skupić się przez chwilę na pewnych tekstach biblijnych, które mówią nam o orłach. W księdze proroka Abdiasza czytamy, choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd, mówi Pan. Czyli tu jest pokazana ta cecha, że orzeł buduje gniazda w takich niedostępnych, wysokich miejscach. W trenach Jeremiasza czytamy, nasi prześladowcy byli szybsi niż orły pod niebem, ścigali nas na górach, czatowali na nas na pustyni. Tu jest podkreślona szybkość orła.
W księdze Habakuka, pierwszy rozdział, ósmy werset, czytamy o najeździe Babilonu i tak scharakteryzowany jest ten lud, który miał zaatakować Izraela. Jego konie są szybsze niż lamparty, dziksze niż wilki stepowe. Jego jeźdźcy pędzą z daleka, lecą jak orzeł rzucający się na żer. To jest to skupienie na celu. Jak orzeł sobie wypatrzy jakiś cel, to skupia się na nim i rzuca się na żer. To są te cechy orła w Biblii, które bardziej może są związane z takimi, z taką siłą, odwagą, agresywnością. Ale jest jeszcze inna grupa cech w Biblii, które są na tyle ważne, że Bóg przyrównuje siebie do orła. Druga Mojżeszowa 19:4. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. Orły nie są tylko odważne, nie są tylko takie, można powiedzieć, agresywne, rzucające się na żer, ale one są bardzo troskliwe. Troskliwość orła, Bóg przyrównuje swoją troskliwość, żebyśmy ją lepiej zrozumieli, przyrównuje do troskliwości orła o swoje młode. Jak nosiłem was na skrzydłach orlich. Piąta Mojżeszowa, 32 rozdział, 11-12 werset, czytamy, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak Pan sam jeden prowadził go, nie było przy nim obcego Boga. Bóg pokazuje tutaj właśnie taką troskliwość o swój lud na przykładzie orła. Stąd właśnie orły stały się takim uniwersalnym symbolem najlepszych cech ludzi, społeczeństw, narodów. Wiele narodów właśnie przyjęło za swój symbol narodowy orła. Oczywiście polski orzeł tutaj tak właśnie wygląda, biały w koronie, ale wiele innych krajów, jeżeli przyjrzymy się na godła narodowe, przyjęło orła jako swój symbol. Stany Zjednoczone, Rosja ma dwugłowego orła. No te, powiedzmy, niemieckie orły, austriackie są akurat czarne, ale inne kraje, Rumunia, Armenia, Egipt, nawet Meksyk, różne kraje przyjęły orła jako swój symbol narodowy, dlatego że on utożsamia te najlepsze cechy. I teraz wracamy do naszego pytania, od którego zaczęliśmy. Po co być kurczakiem, jeśli możesz być orłem? Orły dążą do tego, co najlepsze. Kurczaki zadowalają się przeciętnością. I to jest może takie wyzwanie dla nas, żebyśmy byli orłami w naszym duchowym życiu. Długowieczność orłów przypisywana jest ich stylowi życia. Jedzą świeżo upalowaną zdobycz, padlinę zostawiają krukom i sępom. Na ogół nie jedzą orły padliny, w jakichś ekstremalnych sytuacjach się zdarza. Żyją dobrze, więc żyją długo. Ja myślę, że jeżeli my chcemy widzieć siebie jako właśnie te duchowe orły, o których pisał Izajasz, że ci, którzy ufają Panu, wzbijają się na skrzydłach jak orły, to ważne też, abyśmy ten przykład brali takiego dobrego stylu życia. Zresztą poselstwo zdrowia jest jednym z ważnych aspektów poselstwa Ewangelii, które głosimy. Przyjrzyjmy się teraz domowi orła, jak orły budują swoje domy. Orzeł mieszka na wysokości, szuka najwyższej skały, o czym pisał Abdiasz, szuka najwyższego drzewa i tam buduje swój dom, swoje gniazdo. Gdybym was teraz zapytał, jakie wymiary potrafi osiągnąć gniazdo orła? Ktoś chciałby się pokusić o 1,5 metra. 1,5 metra średnicy? A głębokości? Nawet do pół metra. Do pół metra. No, możecie być zaskoczeni. Głębokość nawet 6 metrów. Trudno powiedzieć dlaczego. Szerokość nawet 3 metry średnicy. Może ważyć nawet 2 tony. Żeby takie gniazdo zbudować, orzeł musi poświęcić na to sporo czasu i wysiłku. Ale robi to, bo to jest jego dom. Tam wysoko, na najwyższym drzewie, na najwyższej skale.
Jeśli jesteś orłem, dąż do tego, co najlepsze. Nie zadawalaj się przeciętnością kurczaka. To jest taka myśl, którą myślę możemy wyciągnąć z tego studium. Jak wygląda dom kurczaka? Grzęda, tak? Nisko na ziemi, tak? No, można powiedzieć, dom kurczaka to podwórko. Dom orła, niebo to jego świat. Dom kurczaka to podwórko. Kurczaki tak naprawdę są niewolnikami zamkniętymi w czyjejś klatce na czyimś podwórku. Ich oczy wpatrzone są w ziemię, żeby coś sobie wydziobać do jedzenia. I to jest całe zainteresowanie kurczaka. Orły dążą do doskonałości. Te duchowe orły, i to jest zachęta dla nas, abyśmy takimi byli, dążą do doskonałości w pracy, w szkole, w domu, w społeczeństwie, w służbie harcerskiej, w czymkolwiek, co robią, dążą do tego, co najlepsze. Jak daleko patrzysz? To jest też ważna cecha orła. Orły mają dalekosiężny wzrok. Mówiłem już o tym troszkę wcześniej, w tych fizycznych cechach orła, ale mówi o tym nawet Biblia w Księdze Joba, 39 rozdział, 27 do 29 wersetu. Czy na twój rozkaz wznosi się orzeł i ściele wysoko swoje gniazdo? Na skale mieszka i nocuje na iglicach skalnych i stromych wierzchołkach. Stamtąd wypatruje żeru. Jego oczy patrzą daleko. Oczy orła są skierowane daleko. On z daleka rozpoznaje swoją zdobycz i wypatruje jej. Także duchowe orły są dalekosiężne, w przeciwieństwie do kurczaków, które cały czas z dziobem przy ziemi szukają tego, co jest tylko przed ich oczami. Jak daleko patrzysz? Kurczaki są krótkowzroczne. Ich sfera zainteresowania to sprawy blisko ich dzioba. Jest taka ciekawa rzecz też odnośnie orlego wzroku. Obraz odbierany przez orły jest nawet pięciokrotnie ostrzejszy niż widziany okiem ludzkim. Dodatkowo środek orlego oka działa niczym teleobiektyw, 2,5 raza powiększając obraz w centrum pola widzenia tego drapieżnika. Orły widzą bardziej kolorowo. Widzą obraz bardziej kolorowy. To jest też ciekawe. Odbierają szersze spektrum barw nawet niż człowiek. Pole widzenia orłów to 270 stopni. To jest ciekawe, prawda? Bo my mamy oczy jako ludzie tak tutaj z przodu i widzimy tak, można powiedzieć, 180 stopni. Jak już tu z boku, to już tak nie bardzo. A orły jeszcze widzą dość kawałek do tyłu, dlatego że oczy mają osadzone bardziej z przodu, ale też trochę z boku głowy. Jest też ciekawa rzecz odnośnie orlego wzroku. Orzeł ma podwójną powiekę, której używa jako zasłony przed słońcem. Może ją zamknąć, lecieć w stronę słońca i nie zostanie oślepiony. I to jest ciekawa cecha, o której będę chciał jeszcze trochę mówić. Gdzie jest twój cel? Jeżeli zastanowimy się nad naszym życiem, szczególnie naszym duchowym życiem, ale również doczesnymi sprawami naszego życia. Jeśli jesteś orłem, masz wizję, masz cel dalekosiężny, który widzisz z daleka i na nim się skupiasz. Wielu z nas ma wzrok. Można powiedzieć prawie wszyscy, z wyjątkiem osób poszkodowanych tym problemem, że są niewidomi. Czy mamy wzrok, ale czy mamy wizję, czy mamy dalekosiężny cel, do którego dążymy? Nasze właśnie królestwo, nasza ojczyzna jest w niebie i to jest ten dalekosiężny cel, który powinniśmy stawiać sobie zawsze przed oczami. Największą tragedią jest przeżyć życie bez celu, bez wizji. Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Błogosławiony ten, który przestrzega nauki. Tutaj widzimy orła, który złapał rybę, polował na nią, złapał w swój szpon i jednym tym szponem taką rybę po prostu trzyma. Mówiliśmy o tych szponach orła, że one mają niesamowitą siłę. Orły są skupione na celu. Kurczaki łatwo się rozpraszają, bardzo łatwo jakieś zakłócenie i kurczaki już są przerażone, co się dzieje wokół nich. Orzeł, kiedy zdecyduje złapać określoną zdobycz, ustawi odpowiednio skrzydła, przygotuje się i uderzy. Nawet jeśli nie uda się za pierwszym razem, orzeł pozostaje skupiony na swoim celu. On wznosi się w górę, krąży dalej i przygotowuje się do kolejnego ataku. Orły są cierpliwe.
Tuć jest cierpliwość świętych, tuć są ci, którzy chowają przykazania Boże i wiarę Jezusową. To jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej, to jest cecha charakterystyczna ludu Bożego czasów końca. Tuć jest cierpliwość świętych, orły są cierpliwe. Taka piosenka jest w języku angielskim I know what I want and I want it now. Taka piosenka młodzieżowa. Wiem, czego chcę i chcę tego teraz. I bardzo popularne takie idee są wśród młodzieży, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Chcę czegoś, to ma to być teraz, od razu, już. To dewiza kurczaków, którym zawsze się spieszy. Wiem, czego chcę i chcę tego teraz. To jest ciekawe, że owoce, które długo dojrzewają, mają najlepszy smak. Właśnie smak owocu jest z długiego dojrzewania w słońcu. Takie pytanie. Jaka jest miłość? Jaką cechę miłości byście wymienili? Jakie cechy miłości byście... Długotrwała, pięknie. Cierpliwa, tak? Szczera. Szczera, tak? No oczywiście wiele, wiele moglibyśmy powiedzieć. Kiedy apostoł Paweł pisze o miłości w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale i opisuje, jaka jest miłość, to ciekawą rzeczą, że na pierwszym miejscu ta pierwsza cecha miłości, która jest wymieniona, to jest miłość jest cierpliwa. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi, ale na pierwszym miejscu miłość jest cierpliwa. Także to jest bardzo ważne. Orły, właśnie te duchowe orły, są cierpliwe. One na prawdziwą miłość poczekają. I to jest też, myślę, ważne dla naszej młodzieży, abyśmy byli świadomi tego, że Bóg kieruje naszym życiem i Bóg da nam miłość naszego życia, jeżeli o to prosimy. Bądźmy cierpliwi, Bóg nas nie zawiedzie. Orły mają poczucie humoru. To jest też coś ciekawego. Potrafią wykonywać akrobacje powietrzne od tak dla zabawy. Nie dlatego, że tak trzeba, ale po prostu lubią. To, co robią, robią z pasją. Prawda? Latają, wykonują akrobacje powietrzne tak dla zabawy. Radość jest jednym z owoców ducha. Kiedy czytamy w liście do Galacjan, owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. To są właśnie te owoce ducha. Ale jednym z nich jest radość. Także to, co robimy, to róbmy to z pasją, róbmy to z radością. To jest cecha orła, a przecież Bóg przyrównuje się do orłów. Kurczawki są zawsze smętne. No oczywiście jest to duże uproszczenie, ale to zdjęcie też, myślę, coś mówi, prawda? Czy widziałeś kiedyś kurczaka, który ma poczucie humoru i się uśmiecha? Kurczakom brakuje radości życia, a radość życia to jest coś, co jest bardzo ważne. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. To jest nauka Słowa Bożego, zwłaszcza w tak trudnych czasach, w jakich teraz żyjemy, gdzie ludzie też na skutek tej całej sytuacji pandemicznej są wystraszeni, obawiają się. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem w tej sytuacji. I właśnie Bożym pragnieniem jest, abyśmy zachowali pokój, wiedząc, że jesteśmy pod ochroną Najwyższego i nie martwili się. Orły mają odwagę stawiać czoła trudnościom w pojedynkę. Nie obawiają się stanąć mocno za tym, w co wierzą. Orły są po części indywidualistami. Kurczaki dobrze czują się w tłumie. Patrzą i naśladują to, co robią inne kurczaki. Idą oczywiście te ludzkie kurczaki, prawda? Idą tam, gdzie idą inne kurczaki. Robią to, co robią inne kurczaki. Marzą o tym, o czym marzą inne kurczaki. Jedzą to, co jedzą inne kurczaki. Ubierają się tak, jak ubierają się inne kurczaki. I takie pytanie. Jeżeli jesteś kurczakiem, jak najprawdopodobniej zakończy się twoje życie?
Tak jak innych kurczaków, tak? Czyli? Narożnie, prawda? Oczywiście. Jeśli jesteś kurczakiem, najprawdopodobniej skończysz w czyimś rosole. Jest ktoś, kto jest zainteresowany tym, aby właśnie tak skończyło się nasze duchowe życie. Ale gdzie są orły dzisiaj? Gdybym zapytał was, jeszcze cofając chwilę, możecie popuścić wodze trochę swojej wyobraźni. Gdybym zapytał, jaka jest największa potrzeba dzisiejszego świata? Co jest największą potrzebą dzisiejszego świata? Bogactwo. Bogactwo. Tak. Tak wielu ludzi to widzi na pewno, tak? Jeszcze jakaś propozycja, co jest największą potrzebą dzisiejszego świata? Wolność. Wolność, tak, pięknie. Jak już mówimy o tym, że każdy kurczak robi to samo, to może podążanie za takimi określonymi zachowaniami. Wielu ludzi właśnie chce mieć idoli, za którymi podążają. Ja wam przeczytam tekst mojej ulubionej chrześcijańskiej autorki, również z książki Wychowanie. To jest cytat Ellen White. Największą potrzebą świata są ludzie uczciwi, nieprzekupni, niezakłamani i czyści w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. To jest największa potrzeba świata. Mamy taką natchnioną myśl, największą potrzebą świata są ludzie uczciwi, nieprzekupni, niezakłamani i czyści w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. Ludzie tacy nie obawiają się nazwać grzech po imieniu, a sumienie ich jest wierne obowiązkowi jak igła biegunowi magnetycznemu. Ludzie ci staną po stronie sprawiedliwości, choćby niebiosa przeminęły. Bóg potrzebuje tego typu ludzi, Bóg potrzebuje orłów właśnie szczególnie w tych trudnych czasach końca. I to my jesteśmy największą potrzebą świata. I Bóg pragnie, abyśmy byli właśnie ludźmi uczciwymi, nieprzekupnymi, niezakłamanymi i czystymi w najgłębszych zakamarkach serca i duszy. I jeszcze na temat mądrości i odwagi orła. Oczywiście mamy tutaj pewną konfrontację, prawda? Jest kruk i jest orzeł. No i oczywiście pojedynczy kruk no nie będzie się stawiał do orła, bo wie, że nie ma szans, ale zdarzają się sytuacje, kiedy stado kruków, korzystając z przewagi liczebnej, zaatakuje orła. I co robi orzeł wtedy? Słyszałem, że tak to się odbywa, nie zaobserwowałem tego osobiście, że orzeł wtedy pozoruje ucieczkę. To była taktyka, która była używana w walce również w czasach biblijnych. Mamy szereg przykładów takich, gdzie taki pozorowany odwrót był, wrogowie się ucieszyli, prawda, gonimy ich, a tu zasadzka na nich czekała. I orły w takiej sytuacji uciekają. Pozorowany odwrót. Ale gdzie uciekają? Uciekają w stronę słońca, bo one mają te dwie powieki i zakrywają te oczy w taki sposób, że to słońce ich nie razi. I lecą przez jakiś czas w stronę słońca, a kruki zadowolone, ale daliśmy popalić temu orłowi. Ale po pewnym czasie kruki zostają oślepione i wtedy orzeł zawraca. I wtedy już jest inny przebieg tej konfrontacji. I jednego po drugim te oślepione kruki atakuje. Także mądrość i odwaga orła. Orzeł potrafi w pojedynkę stanąć za tym, co wierzy, że jest słuszne. Orły są wierne w monogamicznych związkach. To jest bardzo ważna, jakby bardzo ważny aspekt życia orła i też Boże pragnienie, aby jego dzieci, które są właśnie tymi duchowymi orłami, były wierne w kwestii właśnie związków małżeńskich. Także orły są wierne w monogamicznych związkach, kurczaki są poligamiczne. Dla takiego koguta ta kura czy tamta kura, wszystko jedno, kurczaki są poligamiczne. Także takie wyzwanie właśnie dla każdego z nas, abyśmy zastanowili się, kim chcemy być.
Po co być kurczakiem, jeśli możesz być orłem? Bóg pokazuje nam właśnie, jak być orłem. Na tym świecie jest zbyt wiele kurczaków. Ten świat potrzebuje, abyś ty i ja, abyśmy byli orłami. I niech tak się stanie z Bożą pomocą. Amen. Amen.